Dobrze. Temat ciekawy, bardzo ciekawy, szczególnie w ostatnich kilkunastu czy tam dwóch latach, powiedzmy, gdzieś tam jak nam się zrobiła ta pandemia, to te tematy końca świata zyskały na atrakcyjności, dlatego że no jakby wszystkie tego typu wydarzenia sprawiają, że człowiek zaczyna myśleć gdzieś tam o tym, co być może to może oznaczać w kontekście Biblii, a Biblia mówi o jakichś tam wydarzeniach, które mogą towarzyszyć, wydawałoby się, końcowi świata, na przykład patrząc do objawienia, jakieś są tam plagi, zarazy i tak dalej, no to jak się pojawia zaraza w stylu na przykład wirusa korony, no to jest od razu takie myślenie, to koniec świata, tak? Albo na przykład no pojawiają się inne jakieś takie zjawiska, które wydają się nawiązywać do biblijnych zapowiedzi końca świata i wtedy to nas jakby skłania do myślenia o końcu świata, ale w taki właściwie nie wiadomo jaki sposób, tak? Niby ekscytujemy się tymi wydarzeniami i tak właściwie nic z tego nie wychodzi, poza ekscytacją. To jest takie ciekawe, że zazwyczaj w tym kontekście potrafimy się tak mocno nakręcić tym końcem świata i poza tym, że tylko budzi to w nas jakiś taki albo lęk, albo taką dziwną ciekawość, nie wiem, jakichś teorii spiskowych, to za wiele to jakby się nie przekłada na nasze życie, na życie Kościoła i tak dalej, a powiedziałbym gorzej, przekłada się niekorzystnie na życie Kościoła. I tu będę chciał spojrzeć z wami na ten temat eschatologii, czyli mowy o końcu świata właśnie z perspektywy Nowego Testamentu. No i znów, jak już pewnie zauważyliście w ostatnim wykładzie, nie jesteśmy w stanie mówić o końcu świata w Nowym Testamencie bez poruszenia tematu eschatologii Starego Testamentu. Trochę tej eschatologii już liznęliśmy, mówiąc o tej świątyni, o tym, że ogród jest jakby na początku i na końcu Biblii, czyli można się spodziewać, że jest gdzieś tam jakaś taka zapowiedź tego końca już na samym początku. Ale jedźmy sobie po kolei. Tak, czyli podzieliłem sobie ten wykład na kilka takich głównych części, czyli mamy, no tu akurat sześć jest, jeżeli się nic nie zmieni, to w maju zakończymy na szóstej, ale może się coś zmieni po drodze, zobaczymy. Więc będziemy sobie mówić, dlaczego mówimy, jakiego końca oczekuje Stary Testament, jak koniec wyglądał między testamentami. Później zobaczymy, jak Stary Testament interpretuje zapowiedzi, Nowy Testament interpretuje zapowiedzi przyszłości starotestamentowe. Później zobaczymy w tym kontekście, jakby już mając tą całą bazę zbudowaną, zobaczymy, co Nowy Testament mówi o przyszłości i w końcu spróbujemy sobie też wyciągnąć jakieś takie zasady, które myślę, że powinny wprowadzić taki spokój do odczytywania tych tekstów apokaliptycznych czy jakichś tam eschatologicznych mówiących o końcu świata. Więc o końcu świata mówimy no, między innymi dlatego, że się o końcu świata mówi, tak? I to nie tylko chrześcijanie mówią o tym końcu świata, ale właściwie każdy gdzieś tam mówi o końcu świata. Zobaczcie, że nawet ekolodzy czy ekologowie, ekolodzy mówią o końcu świata, tak? Największy kaznodzieja ekologów, czyli taka nastolatka Greta, jakiś czas temu wygłosiła swoje kazanie, w którym po prostu krzyczy na cały świat, że prowadzi się tutaj świat do końca i ratujcie nas, tak, bo przecież zniszczycie nas i tam ta dziewczynka tak płakała w trosce o dobro naszej planety. Więc mamy jakieś takie myślenie, że to życie na tej planecie się kiedyś tam zakończy. Gdzieś wpisane to jest w naszą taką kulturę. Kojarzy nam się to z jakimiś tam globalnymi kataklizmami, kojarzy nam to się, nie wiem, z jakąś gwiazdą, która uderzy w Ziemię, tak, czy asteroidą wielką, która może zniszczyć nasz świat. I myślę, że chrześcijanie też są w jakiś sposób
predestynowani do tego gadania o tej eschatologii, no bo ta Biblia też mówi o eschatologii. Zobaczcie, że jak sobie popatrzymy, to nawet o Fakt 24, jakaś tam taka gazeta sprzed, nie wiem ile to tam było, kiedy to było napisane, ale mówi się, że tak nadciąga prawdziwa apokalipsa, ta biblijna. Czyli mówi się, że jest jakiś biblijny koniec świata, tak, nawet w takich popularno-naukowych rzeczach, znaczy popularnych rzeczach, przepraszam, nie naukowych, takich tutaj, tak, i to niby miało być 24 czerwca 2018 roku. Sami chrześcijanie robią sobie strzała do własnej bramki albo strzelają sobie w kolano, mówiąc o tym, że nadchodzi jakiś tam dzień sądu, tak, i to, że będzie 21 maja 2011 roku, tak, że miał być tam ten, no koniec, dzień sądu, to tam, jak sobie czytałem tego pana, który tutaj mówił z tego Family Radio, no to generalnie na podstawie Księgi Daniela próbował wywnioskować, że koniec świata będzie 21 maja. I to, no, to co ciekawe, tutaj akurat kiepska jest jakość tego, ale myślę, że widzicie, mówi się o tym, że Biblia o tym zapewnia. I to myślę, że jest taka tragedia dla Kościoła, dlatego że wtedy, jeżeli to się nie zdarzy, no to zobaczcie, jak podburzamy sobie autorytet Biblii. Skoro Biblia zapewnia o końcu świata, jego nie ma, no to jakiś ten koniec świata. Jaka ta Biblia? Też takie zjawiska, tak jak powiedziałem, katastroficzne, ale też takie związane z astronomią, kiedy się pojawiają, to one też wywołują skojarzenia z tekstami nowotestamentowymi, które mówią właśnie o jakimś tam zaćmieniu księżyca, o jakichś tam gwiazdach spadających. I na przykład taki czerwony księżyc się pojawił, to niektórzy tam, tak widzicie tutaj, próbowano tam ocenić, tak, że tutaj coś tam, coś tam, coś tam. No i już nawet nie wiem, dokąd ta rzecz prowadzi, ale jakby w 2016 w styczniu coś tam się miało wydarzyć, bo były jakieś tam czerwone księżyce. Także no 2016 już dawno minął i jakoś coś na razie nic się nie dzieje. Ciekawe było też to pamiętacie być może taką sytuację, gdzie prezydent Trump podpisał przeniesienie ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy i to też tam, nawet ktoś wtedy do mnie zadzwonił i się pyta, czy to już jest koniec świata, czy to oznacza, że tak, tu takie różne historie są, no to jak posłuchacie sobie w internecie, tak pierwsze trąby apokalipsy, pewnie słyszeliście takie buczenie gdzieś tam w różnych krajach nagrywane i wtedy się mówi, że o, to znaczy, że trąby apokalipsy zaczęły. No i tutaj to też żeśmy sobie mówili, koniec świata może nastąpić 29 kwietnia 2020, no jakby to powiedzieć, jeszcze chyba nie nastąpił koniec świata. Ale też zobaczcie, to akurat w czasach pandemii już było to zdjęcie i taki, tak, mówił to, nie wiem, czy to był Israel Health, czyli ten minister zdrowia Izraela zapowiadał, że tak, Mesjasz przyjdzie do czasów święta Paschy i wyratuje nas w taki sam sposób, w jaki Bóg uratował nas podczas wyjścia z Egiptu. Też raczej trudno powiedzieć, żeby to się wydarzyło, a jednak ludzie ciągle na takie rzeczy czekają, ciągle myślą, że gdzieś coś takiego będzie. Więc myślę, że dobrze jest, jeżeli my jako chrześcijanie też będziemy mieli takie, w moim odczuciu, biblijne podejście do tematu, żeby chociażby umieć jakoś zareagować, jeżeli ktoś opowiada nam takie rzeczy, że tutaj oto się zbliża koniec świata, bo jakiś tam czerwony księżyc się pojawił. Jeszcze tylko jedną rzecz wam powiem, która zaczęła jakby studzić moje zapały eschatologiczne. Ja jako nastolatek wychowywałem się w kościele i jeździłem na różnego rodzaju konferencje. I pamiętam, była jedna konferencja, na której w jednym ze zborów baptystycznych w Polsce, że nawet w dwóch, był jeden i ten sam pan i opowiadał o tym, że Yasser Arafat, jak ktoś starszy jest, to wie, że taki był kiedyś przywódca w Palestynie, nazywał się Yasser Arafat, że on jest antychrystem. Ale się Jaserowi zmarło, temu panu chyba też się zmarło. I co?
Tak? I zostajemy z taką pustką, zostajemy z takim wywodem biblijnym, który to miał świadczyć o tym, że Yasser Arafat jest antychrystem. No i okazuje się, że nie ma, tak? Czy ten facet w ogóle przeprosił, czy chodził po tych wszystkich zborach i mówił, przepraszam, pomyliłem się, tak? Więc to już jakby w takim moim nie najdłuższym życiu pokazuje mi, że często jako chrześcijanie opowiadamy bzdury, popieramy je Słowem Bożym i później nawet nie przepraszamy za to. Podobnie było, nie wiem, czy wiecie, teraz w czasie wyborów ostatnich prezydenckich, gdzie wielu proroków w Stanach Zjednoczonych prorokowało, że Donald Trump będzie prezydentem Stanów. Kiedy został wybrany John Biden, to nawet się okazało, że ci ludzie w ogóle go nie uznawali za prezydenta i ciągle wierzyli, że jeszcze Trump wróci na swoją prezydenturę, żeby był prezydentem. Nikt z nich, przynajmniej nic o tym nie wiem, nie przepraszał, nie opowiadał, że przepraszam, pomyliliśmy się, tylko oczywiście najlepiej to wszystko się uzasadnia w takim stwierdzeniem, no to teraz John Biden jest prezydentem duchowym, tak, Stanów Zjednoczonych. No, takie bzdury często opowiadam. Więc jeżeli mówimy w ogóle o temacie eschatologii, to chcę powiedzieć, że Nowy Testament mówi o końcu świata. Mówi o zakończeniu czegoś i rozpoczęciu czegoś nowego. Jezus wielokrotnie mówił o przyszłości i mówił, zobaczcie nawet w takich wersetach, nadszedł czas, Królestwo Boga jest już blisko. Tak, to nadszedł czas oznacza, że coś już się dokonało, ale jednocześnie stwierdzenie, że jest już blisko, sugeruje, że jeszcze wszystko się nie dokonało. Jest jakiś element, który jeszcze się nie dokonał. I mamy takie teksty w Ewangeliach, tak? Później widzimy Ewangelia Łukasza. Przyszło do was Królestwo Boże, wiedzcie jednak, że nadeszło Królestwo Boże, czyli nadeszło, ale patrzcie dalej, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Czyli spodziewano się jakoś zakończenia tego wieku, i myślę, że między innymi dlatego chrześcijanie żyli z takim wielkim przeświadczeniem o tym, że Pan Jezus za chwilę przyjdzie. Być może właśnie dlatego apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, w takich dwóch listach, które są bardzo eschatologiczne w swojej wymowie, mówi, tak, bo jeżeli oni tak bardzo wierzyli w to, że Pan Jezus zaraz przyjdzie, to być może niektórzy z nich przestali pracować, oczekując przyjścia Pana Jezusa. Dlatego Paweł mówi, że nie ma co się lenić, trzeba się brać za robotę.